Dziś przetestujemy sobie MyWordy, czyli, no nie muszę mówić, że oczywiście są to podróbki Minecrafta, jest jakiś typa z mrówą i są to klocki od samego, no właśnie, nie wiem co to jest, ale takie szatańskie widły tutaj są, no oby to nie były klocki od samego szatana, ale zapraszam. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku za 6,90. Znaczy, nie każdy odcinek jest za 6,90, często te Chińczyki u mnie są tańsze, ale dzisiaj wpadły mi MyWordy za 6,90. Tak jak mówiłem, proszę nie pytać mnie jaka to firma, bo ja nie mam pojęcia. Jakieś dwa tutaj widły, jakaś gąsienica, nie mam pojęcia co to jest. I czy w ogóle takie znaczki w chińskim istnieją? Znaczy, pewnie tak, swoją drogą trzeba zobaczyć może na tym, a to później. Moi drodzy, mamy takiego typa z kilofem, z mrówką. Musicie wiedzieć, że z Minecraftem to tak... Na początku się nie lubiłem, nie rozumiałem w ogóle fenomenu tej gry, ale musicie też wiedzieć, że na moim kanale gamingowym wystartowałem z Minecraftem. Stawiam tam pierwsze kroki, póki co jest zabawnie, bo ja nie mam pojęcia o tym uniwersum, nie wiem co się robi, w ogóle byłem w szoku, że se można kopać rękami w ziemi i tak dalej. Zapraszam was serdecznie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, na mój kanał gamingowy, ba, nawet można ze mną zagrać na moim serwerze, ale to musicie tam wpaść, nie będę was tu teraz zanudzał. Moi drodzy, 6,90, jak mówiłem, nie jest najtaniej. Jakie mamy jeszcze opcje? No inteligentnie zaklejono moją wersję, fajnie, że nie inną. Moi drodzy, jest tu jakiś chłop z jakimś kurakiem, tu jakiś chłop z jakimś innym tutaj żółtym kaczkiem, nie wiem, bocianem żółtym, inny gościu z mrówką, o, orki z majorki są, jest jakiś kanu, o, jest gość, który kosi trawę. Da się kosić trawę w Minecrafcie? Dwóch aż kosi trawę w Minecrafcie. Tam nie ma trawy, tam jest wszystko płaskie, tam się wszystko robi z bloków przecież. Co oni tam koszą? Co? Piksele? W sensie, to chyba tak, bo... W końcu gra, moi drodzy. Otwieramy i patrzymy co jest w środeczku. No nie jest instrukcja i niezmiennie jest ta instrukcja pomięta. No czy ja kiedyś dożyję czasów, gdzie instrukcja w Chińczyku nie będzie pomięta? Nie wiem. Znaczy wy będziecie wiedzieć, no bo jak zemrze i tej instrukcji nie będzie, no to wiecie, że nie dożyłem. A jak dożyję, no to dożyję. No w sensie, czyli jak nie dożyję, to się nie dowiem, że nie dożyję, nie? No, chyba, że będę tak mega świadomie nie dożywał. Moi drodzy, dobra, nie mówmy może o moim niedożywaniu. Skupmy się na tym zestawie. Mamy tu troszkę klocuszków. Mamy tu troszkę klocuszków i dziś przetestujemy, czy ta firma jest dobra, czy nie. Powiem wam tak, na widok, na oko moje, to nie wygląda źle. Jakość kolorystyczna jest taka trochę, że mi się kapnął, że nie Lego. Oczywiście brak napisu na studów również mi to sugeruje. Czy ta brońka... Aha, dobra, bo tu jest tak ukrócona. No spoko, jakiś czekany, jakiś taki... No. Powiem wam, jakość tego wstępnie nie jest zła. No niestety złe jest, że dostajemy tu ręce osobno. Dobra, moi drodzy, no, może ja was nie będę zagadywał. Ja sobie to zbuduję i zaraz sobie omówimy gotowca. No to czekajcie. No i powiem wam szczerze, moi drodzy, że ja jestem pozytywnie zaskoczony. No, powiem wam szczerze, powiem tak, dobra, budowało się to całkiem przyjemnie. Największym problemem była instrukcja, no która wiadomo, jak się buduje, no to się dzieją takie rzeczy, więc tutaj słabo się to faktycznie buduje. Natomiast tak, jeżeli chodzi już o samą konstrukcję, same klocki, budowało mi się to całkiem przyjemnie. Był taki moment nawet, że na początku się z czymś pomyliłem i musiałem poprawić, mówię, się zacznie, ból palców, w ogóle dramat. Nie, rozszczepiło się to bez większych problemów, szczepiłem z powrotem elegancko i jest naprawdę spoko. Sam build również okej, dobra, jest jaki jest, ale trzeba docenić jego oryginalność z tymi nóżkami. No wiecie, to nie jest takie oczywiste. Zabawka trzyma się na tyle twardo, żebym powiedział, że się minimalnie łatwiej niż Lego rozpada. W sensie, wiecie, Lego minimalnie naprawdę więcej siły musiałbym włożyć, żeby zrobić taki ruch. Tu się to rozpada naprawdę, w sensie sensownie, że nie jest tak, że wiecie, trypniemy tak i odpadnie. Trzeba trochę siły włożyć.
złożyć, więc zabawie nam się nie rozpadnie. Tak jak mówię, buildu tutaj nie oceniamy, jeżeli chodzi o sam wygląd, bo pomysłowość, no i oddanie mrówki, w ogóle zbudowanie mrówki z tej skali jest naprawdę, naprawdę ciężkie, no chociaż no i wygląd jest taki, no jest jaki jest, moi drodzy. Na kraju mówię, budowało się to spoko, budowało się to całkiem przyjemnie i rozłączało również, także myślę, że te klocki mogą się nadać całkiem spoko do zabawy. Zawias działa nam tu prawidłowo, wiecie, nie lata luźno, że go puścimy i nam opada w dół, te również działają prawidłowo i nie wierzę aż, że takie rzeczy trzeba recenzować i je po prostu, kurde, chwalić, bo to powinna być norma. Niestety Chińczyki nas przyzwyczajają, że to normą nie jest. Na pochwałę również bym powiedział, że na przykład spójrzcie, w Lego nie otrzymujemy takich elementów tylko i wyłącznie brązowych, jak tutaj są zrobione te czułka, w sensie to u góry byłoby czarne, a tu jest brąz. Fajnie, że również te kolorki są tutaj inne niż w Lego i jest to coś innego niż właśnie w słynnej duńskiej firmie. To na pewno na plus, jeżeli chodzi o Hipka, tu również jednak... Tu również raczej same pochwały ode mnie polecą. Ręce chodzą w miarę sensownie, minimalnie zbyt ciężko, ale jest to naprawdę zdecydowanie kategoria minimalnie. Ta chodzi jeszcze troszkę inaczej niż, chociaż nie, chodzą identycznie, ale mówię, minimalnie zbyt ciężko. Dłonie chodzą w miarę poprawnie, chociaż też minimalnie zbyt ciężko, natomiast są to kategorie minimalnie zbyt ciężko, na tyle, że jakoś mi to aż tak nie przeszkadza, wiecie, żebym tutaj na to narzekał. To jest naprawdę w skali od 1 do 100 te dwie cyfry po przecinku zbyt ciężko. Jeżeli chodzi o sam nadruk, no to tutaj przyjrzyjmy się, jest chyba ciut krzywo, jest chyba tak zdecydowanie, jest ciut krzywo na torsie i niestety to mnie boli. Wiecie, na szczęście nic tu nie wychodzi poza ramy, nic się nie dzieje, no ale jednak krzywość tego nadruku tu widać, czy u góry, pod szyją, czy na dole, no jest i może razić oczy. Dokładnie ten sam krzywy nadruk mamy na nogach, no i troszkę szkoda, bo gdyby on się nadrukował prosto, byłoby naprawdę spoko. Z tyłu nadruku brak, na szczęście nadruk na głowie jest już ok, jego broda, jego wszystko jest jak najbardziej spoko, no i brońka również daje radę. No widzimy tutaj te wszystkie wytłoczenia, czy to przy trzymaniu, czy u góry, są zupełnie jak minecraftowe. Powiem więcej, no jeżeli postawiłbym sobie te dwie figurki na półce, tą i tą, no to ta jest oczywiście z Lego, w ogóle ostatnio na moim kanale bazowym była jego recenzja, no i tą, to naprawdę stojąc na półce miałbym się problem kapnąć, czy że to jest również podróbka chyba. No już z bliska niestety te efekty by wyszły jak krzywość druku, ale w dotyku, nie, no dobra, poszłabym. Jeszcze teraz ręka odpadła, ale ja widziałem, że on odpada po prostu za pierwszym razem i jej nie docisnąłem wystarczająco dobrze. Także no, powiem wam szczerze, jestem zaskoczony, bo jest naprawdę okej i klocki szatana, jak pozwolę je sobie roboczo nazywać, no gdyż po prostu nie mam pojęcia, jak to inaczej mogłoby się nazywać. Klocki szatana póki co zdały test. Oczywiście cena 7 zł nie jest taką ceną, żeby wiecie, to kupić i się tym jarać nie wiadomo jak. Może gdyby kosztowało to 5, to byłoby znacznie lepiej, no bo jednak za 5 nie dostaniemy oryginalnej figurki Minecraft plus jakieś mrówy. A tu jednak 7, no już tą figurkę może jakąś udałoby się wyhaczyć z Minecrafta. Niemniej oczywiście jest to cena narzucona przez mojego Chińczyka, być może u waszych Chińczyków będzie właśnie koło 5 i wtedy faktycznie to będzie zdecydowanie bardziej opłacalne. No moi drodzy, klockom szatana zdecydowanie będę się musiał przyjrzeć. Ostatnio mieliśmy top 7 zestawów z roku 2020 i powiem wam szczerze, na dzień dzisiejszy ten zestaw, gdy był w zeszłym roku, myślę, że walczył, bo tą 7 naprawdę jest ok. Niestety ze względu na ciut krzywe nadruki na torsie, nie mogę dać oceny najwyższej, znaczy najwyższej w ogóle, w sensie nawet 9 na 10 nie mogę dać, ale 8 już jak najbardziej zasłużona. Buduje się przyjemnie, rozmontowywuje się przyjemnie, ma on swoje własne kolorki, a figurka jest, no, poza nadrukiem na torsie jak najbardziej ok. Gdyby nadruk na torsie był ok, 8 plus, śmiało, może 9, nie wiem, muszę jeszcze potestować, muszę kupić jeszcze jakieś zestawy i po prostu zobaczyć, jak inne klocki szatana się tutaj sprawią. Natomiast jest ogromny potencjał, jeżeli zobaczycie, kupcie, a jeżeli macie, napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie, może już macie, może mnie nakierujecie, że to tylko przypadek właśnie, że jest zbyt dobra, albo przypadek, że ona jest beznadziejna, a normalnie są dużo lepsze. Czekam na wasze oczywiście opinie, no i mam nadzieję, że będziemy się widzieli wkrótce, nie tylko na tym kanale, ale i właśnie na moim kanale gamingowym, do którego jeszcze raz was zachęcam, tym bardziej, jeżeli lubicie Minecrafta, pooglądajcie, zostawcie subskrypcję i oglądajcie coś więcej niż tylko podróbki. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!